Cześć, jeszcze raz mówi Darek Kraśnicki po 2 godzinach robienia ósemek. Jakieś szalone ćwiczenie, szczególnie jeżeli dodasz do tego upewnianie się. Postęp idzie, ale bardzo, bardzo powoli. Mam okresy nierównej jazdy, tak jakbym się resetował i zapominał, czego się nauczyłem, ale jest też fajnie. Wydaje mi się, że cała podstawa to jest, no niestety, robić to automatycznie i zachować odpowiednią prędkość. Jak robię to za wolno, 3 km na godzinę czy 4, to jest kicha, od razu motor gaśnie, motocykl gaśnie. Jeżeli robię 5-6, no można robić 100 kółek. Następne filmy już wkrótce. Do zobaczenia.